A więc to było tak. Po obiedzie pobiegliśmy do ogrodu. Fejs i ja, Richter, Kolej i Barabasz. Chłopcy chcielibyśmy w kulki tam zagrali. Więc rzuciłem, kiedy przyszła na mnie kolej. Jak trafiłem, to wygrałem wszystkie kulki. Chciałem podejść, żeby szybko je pozbierać. Ale wtedy jeden z dwóch braci pastorów zagrodził drogę, krzycząc, abym poddał się. Wtedy szybko obejrzałem się za siebie. A tam Kolej z Barabaszem uciekają. Fejs pod ścianą stoi blady i czym kreda. Richter myśli, czy mawiać, czy jeszcze czekać. Próbowałem dzielnie braciom się sprzeciwić, lecz już pastor schował kulki do kieszeni. Młodszy chwycił mnie za kurtkę i wykrzyczał, czyś nie słyszał, że mówiłem poddaj się. No to wtedy to i ja również zamilkłem. Fejs pod ścian zaczął mazać się jak beksa. Kolej z Barabaszem patrzyli za rogu na to wszystko, co wydarza się w ogrodzie. Pastorowie szybko kulki pozbierali, a ich chyba było więcej niż 30. I bez słowa w drugą stronę się udali. To już chyba koniec jest tej opowieści.